Witajcie wszyscy Sarandianie oraz rodacy w kraju i za granicą, czyli już takie nasze hasło rozpoznawcze. Dzisiejszy dzień, czyli 19 stycznia, postanowiłem przeznaczyć głównie na oglądanie nieruchomości, rozpoznanie rynku, co aktualnie w Sarandzie jest dostępne, co można Wam zaproponować, ponieważ w ostatnim czasie po emisji naszego pierwszego i drugiego filmiku o różnicach, jakie wynikają z podwyżek w Polsce, a to jak wygląda życie w Albanii, no, odezwało się bardzo, bardzo Was dużo, za co bardzo serdecznie dziękuję. To jest przemiłe, że jednak ufacie nam i kontaktujecie się z nami. To jest dość miłe, więc postanowiliśmy poświęcić trochę czasu na to, żeby przedstawić Wam te nieruchomości, którymi tak bardzo jesteście zainteresowani. Więc cały dzisiejszy dzień, jak widzicie, temperatura jest bardzo przyjazna. Było, powiem Wam szczerze, nawet nie wiem ile było stopni, ale było ciepło. Jak widzicie, ubrany jestem w bluzę z dłuższym rękawem. W słońcu naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Myślę, że około 13-14 stopni na termometrze. Natomiast temperatura odczuwalna była zdecydowanie większa ze względu na to, że słońce dość intensywnie operowało. No teraz już, jak widzicie, słońce zbliża się ku zachodowi i niestety jest to lekko odczuwalne, że robi się chłodno. Dlatego łyczek zawsze ciepłej kawy, bardzo dobrej zresztą, tak nieskromnie powiem. Ok, więc na pewno to, co dzisiaj byliśmy w stanie dla Was zobaczyć, to, co byliśmy w stanie sfilmować, to są inwestycje dla osób, które chciałyby się tutaj przeprowadzić, zamieszkać, prowadzić własną firmę i zmienić, jak ja to zawsze mówię, klimat trochę na cieplejszy i oczywiście bardziej przyjazny ekonomicznie, ale również są dla inwestorów propozycje, czyli zakup nieruchomości typowo pod wynajem, aby móc rentownie zarabiać na tym apartamencie. Więc no cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko i wyłącznie zaprosić Was do oglądania naszych propozycji. Kolejna propozycja. Trochę zdyszany jestem, ale dzisiaj jest taki dzień właśnie przygotowań dla Was, nowych, ciekawych ofert, które pojawiły się lub jeszcze są w ofercie. No cóż, mamy apartament 96 metrów kwadratowych. Mamy 2 plus 1. Tutaj mamy pierwszą sypialnię. Jest to, jak widzicie, stan deweloperski surowy. Czyli to jest stan, w którym Wy jeszcze będziecie decydować o tym, jakie płytki pojawią się na balkonie, jakie płytki pojawią się na podłodze w mieszkaniu, więc myślę, że dosyć ciekawa oferta. No i widok, jak widzicie, naprawdę jest ciekawy. To jest widok z jednej z sypialni. Widać troszkę morza, widać troszkę gór. I myślę, że to jest bardzo ciekawa lokalizacja. To może od razu wejdziemy tym samym balkonem do drugiej sypialni. Druga sypialnia, one są bardzo metrażowo podobne, to zawsze powtarzam, ale ta znowu ma swoją łazienkę. Czyli tu spokojnie wchodzi toaleta. Mamy miejsce na kabinę prysznicową oraz na umywalkę. Małe, bo małe, ale jest to przynależne do sypialni. No i tutaj mamy tak zwany living room. Większy, dwoje drzwi balkonowych. Tu jest miejsce na kuchnię.
I zobaczcie teraz tutaj, jaki będziecie mieć widok z tego balkona. O. I co? Ciekawe, prawda? Naprawdę bardzo, bardzo ładny widok na port, praktycznie na całą zatokę Sarandy, na promenadę. Moim zdaniem ekstra. Czyli jednym słowem macie widok i na góry i widok na morze. O, jeszcze jakiś prąd tam płynie. Nie wiem, czy go widać. Jest tam. Ekstra moim zdaniem lokalizacja. Balkon naprawdę jest spory, bo tutaj spokojnie zmieści się nawet, rzekłbym, stolik na 6 osób. Można tutaj zagospodarować sobie to miejsce. Moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawa oferta. 96 metrów. No i tu jest druga łazienka, czyli mamy 2 plus 1 z dwiema łazienkami. Oczywiście to jest wszystko w stanie deweloperskim surowym, czyli tutaj sobie po prostu przy zakupie tej nieruchomości wybieracie płytki na podłogę, na łazienki, armaturę, toalety, umywalki, baterię prysznicową i baterię umywalkową. 96 metrów. Apartament w budynku, w którym również jest basen. Jest basen, który jest przynależny do tego budynku, więc moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawa oferta.